W tym roku jubileuszowa 15. gala finałowa odbyła się na terenie jednej z firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski. I tak w DPS Gabionen wręczono nagrody imieniem Stanisława Staszica wyróżniającym się przedsiębiorcom, organizacjom, instytucjom i osobom działającym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Żebyśmy co roku wzbudzili u siebie refleksję, kto jest tak naprawdę najlepszym przedsiębiorcą, ale nie najlepszym, że mu najlepiej idzie w biznesie, że najwięcej sprzedaje, że najwięcej produkuje. Tylko żebyśmy się zastanowili nad zasadami, które spisał w swoim testamencie Stanisław Staszic i zastanowili się, po której firmie najwięcej zostaje dla społeczności lokalnej. Kapituła Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski przyznała w tym roku statuetki Staszica w 10 kategoriach. Nagroda za wybitne przedsięwzięcie regionu Północnej Wielkopolski powędrowała do Towarzystwa Pomocy Chorym imieniem Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, które od lat starało się o powstanie pierwszego stacjonarnego hospicjum w mieście. To chyba tysiące, już mogę powiedzieć, osób, które wspomagało po prostu nasze to marzenie. I myślę, że dalej po prostu widząc, że nie było tylko marzeniem naszym, ale dla ludzi potrzebujących, że ci ludzie, którzy aktualnie przebywają już tam, są po prostu zadowoleni z tego, że są otoczeni tak dobrą opieką, bo opieka jest naprawdę znakomita. Najlepszym producentem okazała się firma Polster, produkująca autobusy i minibusy. Kapituła konkursu doceniła systematyczny i konsekwentny rozwój firmy, skutkujący wzrostem produkcji i wdrażaniem nowoczesnych technologii. Z kolei w kategorii usługa statuetkę Staszica odebrał Mariusz Bednarczyk, prezes zarządu miejskich wodociągów i kanalizacji. W kategorii handel nagroda trafiła do firmy Gamatronic za nieprzerwany rozwój firmy oraz współpracę z uznanymi markami w dziedzinie informatyki, w tym oprogramowania. Najbardziej dynamiczną firmą okazała się KZ Nieruchomości. Z kolei za odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska statuetkę Staszica otrzymało Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Najbardziej innowacyjną i zaawansowaną technologicznie firmą okazała się firma Swisspol, która rozwija technologię na najwyższym światowym poziomie. Osobowością roku zostali Kamila Wiśniewska-Czaja i Andrzej Czaja, których doceniono za zaangażowanie w rozwój kultury w regionie Północnej Wielkopolski. To wydarzenie i to wyróżnienie jest dla nas zaskoczeniem, ale jednocześnie taką radością i tutaj bez kokieterii jakiejkolwiek. Niesamowita nagroda dla nas i niesamowite wyróżnienie. Jesteśmy dumni i bardzo dziękujemy. Markę Północnej Wielkopolski wybrali z kolei internauci w głosowaniu na portalu Asta24. Najwięcej głosów otrzymała firma Petrol Haven. W ostatniej specjalnej kategorii kapituła konkursu przyznała nagrodę honorową. Trafiła ona do Stowarzyszenia Chodziecki Klub Gospodarczy za 25 lat działalności w regionie Północnej Wielkopolski w dziedzinie integracji przedsiębiorstw i budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości. Drugą statuetkę w tej kategorii odebrał dr Paweł Owsianny, reprezentujący Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnie doceniono za kształcenie osób, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego ziemi pilskiej oraz powołanie do życia i działanie Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Nie tylko edukacja akademicka, nie tylko badania, ale także działania społeczne. Także na przykład te ostatnie, między innymi z Fundacją Pszczoła, czy w ogóle wydarzenia takiej klasy jak PILCON, czyli Festiwal Gier, Fantastyki i Technologii Informatycznych, ale też wodowskazy poświęcone właśnie zmianom klimatu, gospodarce wodnej i temu, co się dzieje z naszym środowiskiem. Podczas gali finałowej rozstrzygnięto także konkurs Młody Przedsiębiorca. Wygrała go Patrycja Mantaj z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Gala finałowa po raz kolejny została połączona z salonem gospodarczym Telewizji Asta.